Na lutowej sesji Rady Miejskiej radni pochylą się nie nad utworzeniem jednego miejskiego przedszkola, a dwóch. Jednym z nich będzie publiczne przedszkole w budynku po dawnej filii Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Krzemienieckiej. Z kolei drugie przedszkole powstanie w miejscu do tej pory niepublicznego Słoneczka, które mieści się przy ulicy Plutona. Jak się okazuje obecna dyrektorka Słoneczka przechodzi na emeryturę i w związku z tym zwróciła się do Urzędu Miasta o wykreślenie przedszkola z rejestru. Magistrat zdecydował, że w tym miejscu powstanie Placówka, której organem prowadzącym będzie ratusz, i zyska ona numer 12. Oba przedszkola zaczną funkcjonować od 1 września bieżącego roku.